matchupu. Będzie sprawdzanie PG stats. Tak, jeśli mi później internet. Zbieranie danych. Okej, okay. Fenomena versus Spacja Ag. Dobra, PS2, Rob Palu. No Palu zaczyna już grać Palu, więc... Ta no i gra jest, poszedł chyba full Palu na tym turnieju. Chyba nie zmieniał. A on secondaries. Ale to ci może łaka. A czy będziemy musieli wychodzić z full screena, żeby update'ować wyniki? Tak, no ale jest dość daleko, więc będzie nam lepiej tak komentować. Dobra. No to będzie teraz. A on już ma dość sporo procent na nim. Tu już siło. Nie da, ale powoli przestaje się dawać trafiać normalami Agraiza. Tak, no ale Agraiz ma przewagę, więc może no. Spokojnie. Dasz atakiem Agraiz wrócił ten Dairo? No. Tak, bo normalnie tak wiele tak fighter, tak raczej dasz atakiem. Uuu, ładny down tilt bear. Agraiz wrócił tak potrafi, może tak lepiej, tak, albo wrócił się dać to Dairo, ale dasz atakiem, ponieważ ma tę tarczę wyciętymi fighterów. Więc nie dostanie raczej tym. Jeżeli będzie próbować się zrobić jedno. Okej, okay. Ładny bear! Nie spodziewałem się, że trafi. Myślałem, że Agraiz będzie dalej miał invul. Okej. Okay. Agraiz pięknie po prostu paniszuje dosłownie jego istnienie. O, udało się tak uniknąć ten super reset. To jest dobry opis tego, jak Agraiz gra. Prosto Gyro, ale nie skrzywdziło go to za bardzo. Idiota balona. No, nie sądzę, dało się tak wziąć i zablokować mam moment Agraisa tam na, tam na ziemi, w tym Gyro. Offline jest to ich 20 set. Strony, tam nie udało się wylądować, po prostu właśnie nie zrobiłem tego tam. Okej, back throw, pójdzie po spike, no poszedł, ale nie dostał go. To był dość commit up smash. Teleport back to ledge. Spodziewane. Muszę w tym momencie tak zmienić właśnie. A balon bardzo chce tego killa. I w sumie czego się tu dziwić. O, tutaj upper. Ale też nie wygląda zbyt greedy. On chyba wie co może robić. Tylko nie. No, zrobił kilka dość ryzykownych opcji. Czy to był taunt? No to jak down smash. Nie widziałem, czy to był taunt, czy to był down smash. Okej, okay, downer zabije. Trochę... Taki miksa właśnie, tak żeby udawać, że się robi down. No, jab. Nie, to nie wiem. Kombo! Backer! Trafiony na skit. 40%. Ale laser parowany, no. Parowany kombo, ale Agraiz wychodzi, no i... No, odsuwa się i... kontruje. Wiesz, co byłoby fajne? Nie. O. Żeby każda postać miała właśnie... Nie, 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 nie. A, no to ciebie teraz nie mówię. To żeby każda postać tam na swoje trzy taunty miałaby po prostu taunty, które wyglądają bardzo podobnie do niektórych ze swoich ataków. Także no, taka please, postać... please, no, no, don't do that, no. Nie chcę tego widzieć. Albo tak trollowania, no dobra. Właśnie tak z niektórymi postaciami tutaj smaszu, ale żeby każda postać miała tak zwane macie. Pierwsza gra idzie do Agraiza. Co? Nie, no, ogólnie widziałem ostatnio na Twitterze coś takiego, że z Lukasem można robić dashwalk w taunt, ten ton, na którym on się poślizguje. A no. Żeby baitować weteranów z Brawla, żeby myśleli, że tripping jest. Że to jest... Dobre. O, ja znam taki train trolling, tam nie z taunt, tylko z nim rollerem myślałem, żeby dać, wziąć mi rollera, dać mu czapkę tamtą spiny hat. A następnie lecieć head-on assaultem i jak ktoś tam się zabije tak prędko z head-on assaultem kogoś właśnie, to czapką po prostu się powie, że ta czapka sprawia się, zdaje dodatkowe obrażenia na głową. Okej. Bo często head-on assault to właśnie chwyta niektórych właśnie, tak niektórzy giną właśnie tylko prędko, bo zabijają ją. I się tego nie spodziewałem. Drugi lepęk, ale zadziałał. No. O, tutaj przeskoczyło właśnie na O, te płyty są? Down tilty? Ale ma trochę problem na Agraiza, no. Że często... Że często swinguje z disadvantage i próbuje rewersalować.
O, to jest siostrę, ale jest zaczuwane. Mhm. Honor? O, brej, by wyciął apel z Jairo, o tak, to. Nie, Jairo. Jak już byłeś? On mógł być backthrow. Uoo! Ładny jump read od Agraiza. Agraiz po prostu tworzy więzienie na ledżu, z którego Avalon w ogóle nie może wyjść. Mhm. I zaczynają się znowu palu kombos. Pierdziele, te aeriale. No. Ta ten o, gra Agraiza jest w ogóle dzisiaj insane. O, dance się. No, próbował właśnie palu tak, no. Zrobić backerem, to zablokować, ale przychodzi przez pół. Nawet jak Agraiz misnie jakieś combo, to jest od razu w stanie grać kolejny mix-up. A, no właśnie, bo ta tarcza właśnie od palu, to ona tam blokuje tam różne właśnie uderzenia, ale nie takie, co przechodzą przez toolboxy, co nie? Czy na przykład laser, to nie może blokować? Chyba blokuje, tak. Ale nie otrzymuje damage'a. Znaczy, przychodzi przez nią, ale nie otrzymuje damage'a. Nie, wydaje mi się, że na przykład Blaster Wolfa wygrywa z Berem Palu. Ale nie, mogę się mylić. Dobra. Pamiętam, że to laser właśnie próbował zablokować, ale nie dobrze. Uuu, ładne, fair. Czy miałby sens, jak i znowu palu kombos. Nair dodge, ale nie pomaga mu to. Back throw. Poleci pulse jakiś edgeguard? Chyba nie. Okej, jest side B, no. Bierze pierwszego stoka, ale i tak jest dość sporo do tyłu. Może zrobić jakiś zirklet. No mógłby, ale... O, ty próbuję się teraz... No oczywiście, to nie jest niemożliwe. Żeby zrobił coś insane z Jairo. Ten jab śmiesznie trafił. Praktycznie w palu. Okej. Okay. Ale udało mi się zshieldować. O, tutaj były. No, nie trafił. Kompisami. O, ty backer. Okej, ładny backer. No. Uuu! Jakiego mi poszedł staje? O, wrócił z tego! Wow! Ja weź to z powrotem. Dobry F smash. Możesz wzywający w dół, więc trochę słabszy. Możesz tak do rozpieśni, to się trochę się. Uuu! Jest chyba w stronie, na biurku, tak mi się wydaje. Powracający rozmówcy. Czemu Wacław cały czas jest powracającym rozmówcą? No co, powracający rozmówcy. Podoba mi się, że to jest w liczbie mnogiej. O, właśnie full screen, ale nie widzimy wtedy czatu. Who cares? I tak... Wiadomości w czacie nie idą tak szybko, żebyśmy musieli cały czas odpowiadać na bieżąco. Watchroom widzi czat. No. No to mówcie nam jak co, co tam mówią, jak co. Game 3. Powrót na PS2. Powrót na PS2. Zobaczmy, co się w ogóle stanie, bo mam takie wrażenie, że pod koniec drugiej gry... Jakby to powiedzieć, gra ona się trochę zmieniła, mam takie wrażenie, że dużo więcej MT hopów na przykład robił. A może tak robię, to dzisiaj tam na offstage w taki sposób tam Jairo, żeby chciałoby go z powrotem to może chwycić? To Jairo tak z powrotem, czy nie? Nie słuchałem, co mówiłeś? Że jak tak strzeli, jak tutaj, co nie, tak strzela tak na offstage'u, Jairo, w stronę stage'a, tego wybije się, jak będzie chciało w niego z powrotem to Jairo, to że może chwycić to Jairo? Nie, chyba może. Cały czas można chwycić Jairo. Czy bo też może, bo to wiesz... Bo to jest item po prostu. No tak, ale endlag od tego downbeat może też, nie wiem. A czy nie jest taki duży. Jest mocniejszy, jest większy endlag, jeżeli nie wystrzeli nic.
Tam, jeżeli nie będzie tam drive do wystrzelenia. Bo animacja jest dość długa. Uuu, empty hop został powstrzymany. O! Chwyt. Złapał. To gyro. No nie dostał nic z tego. Dostał upper, back throw, no i stock. Tak, to było bardzo dobra. Po prostu reakcja na sytuację. Uuu, to jest upper, drugi. O, bro, jakoś... Trzeciego nie ma. Tam miałem gyro i to postawił. Avalon miał ciekawy pomysł z tym up smashem. No, to jest taki skręt teraz. O, ty bro, za niego jest downerem. Idzie po style. O, bro, downerem. Idzie po klipy. No. O, to jest side B. Side B. Takie szybki, niespodziewane. No, w sumie zadziałało. No. A to jak Grace wziął tam tarczę zablokował gyro, lecące. O, znowu. To jest tam miejsce. O, a o, że drugie dotknie. O! Musi uważać tam na tę samą palu. No, sami. O! To jest opcja. Czy mógłby być grapple, ale nie zawsze szansę gwarancję się da chwycić, bo taka odległość to czasem nie chwyta. Jest upper. Uuu, down smash out of shield. No, ale to i tak ten side B, jak się strzeluje cały, to jest do pończowania dalej. Tak. Nawet nie zabił ten side B tutaj. O. No w sumie tak właśnie, side B to tak nie zabija aż tak prędko, ale zabija bardzo dobrze na offstage, jeżeli rozumiem. Tak, tak. Ma dość duży base knockback, ale aż tak mocno się nie zwiększa knockback z procentami. Dokładnie. O, prawie. Agrej poleciał po jakimś edgeguarda, ale tylko go to zabiło. Ale kontynuuje swoją presję. Tak. O, spike, ale to 0%, więc nie zabije. Szkoda, że nie było takiego rage'a. No właśnie. Szkoda, że tak rage nie starczy po prostu, żeby spike... Chciałem zobaczyć to zabójstwo. No, było śmieszne. Nie będę kłamać. Kurde, chciałem to zobaczyć. Gdyby to było Smash 4, to by dopiero było, co nie? Gdyby to było Smash 4, to Agres by dostawał w dupę, bo grałby palu. No. Smash 4 palu. No ale Avalon by grał Smash 4 Robem. Który był chyba lepszy od Smash 4 palu. No był lepszy, ale... Nie grałem Robem. Ale mówimy tutaj hipotetycznie. W sumie? No właśnie. Agres by nie... Smash 4 Agres by nie grał palu, come on. W sumie... Giz. W sumie gdybym grał Smash 4... Teraz... Bim... Ty grasz... Z Timbem. Tak.